Cześć, ja jestem Sarchi. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey, w którym zajmiemy się częścią fabularnej Odysei mającej miejsce w Beocji, a konkretnie we wschodniej części tego regionu. Tutaj mamy się bowiem spotkać ze spartańskim polemarchem w ramach rozdziału Pomaluj to na czerwono. Nie będzie łatwo dowieść swej wierności Sparcie, ale jeszcze trudniej będzie przekonać o tym Archidamosa. Jeśli Kassandra zdoła zapewnić Sparcie zwycięstwo w bitwie o Beocję, będzie mogła znów uważać się za Spartankę. I tutaj właśnie wybierzemy się teraz w tym kierunku i zobaczymy, co konkretnie będziemy musieli zrobić, aby ostatecznie móc wziąć w tej bitwie, no bo rozumiem, że nie chodzi tylko o zwykłe obniżenie sił polis, tak jak dotychczas. Mamy tutaj spartański obóz wojskowy, a więc wchodzimy na miejsce. I'm looking for you, Stentor? Wow! Malakas! I'm here to help, you idiot! Not after Megaris! Not after what you did! King Archidamos of Sparta sent me to aid you in securing the region. This is how much he trusts me. He put his faith in a fucking mercenary! The gods are punishing me with your presence. If I was your punishment, you'd already be dead. Why have the king sent you? No kurde, nie sądziłem, że tutaj spotkamy Stentora. Chyba nie mieliśmy wcześniej o tym wzmianki ze strony królów Sparty, prawda? Stentor, relax. I'm here as an ally to Sparta and to you. We've worked together once. We can do it again. Your help in Megaris might have secured the region for Sparta, but I lost more than I gained. I shouldn't have trusted you then, and why now? Dlaczego jakoś nie możemy, kurczę, powiedzieć mu prawdy, że Nikolaos żyje, bo przecież on cały czas ma nam za złe, że niby zabiliśmy jego ojca. What is the Spartan army doing in Viotia? We sieged Athens, but Cleon took power and pushed us out. Taking Viodia will weaken his position. The wolf was gone. I was needed. I couldn't abandon my men. I'm here on business. What's going on? Everything is fine. The Viodian rebels are a problem, but nothing we can't handle. You should thank the gods that I've come to help you. The only reason you're still alive is that writ you carry. You're not an ally. Just a weapon. Then put me to work. You're not up to the challenge. Try me. There are four Viodian champions fighting for the Athenians. Aristeos, Vianira, Nesea, and Veragon. Think you can kill them? I'd like to see you try. I told you we could work this out. Wydaje się, że robota idealna dla Kassandry. All right then. I'll find these champions and put an end to them. I doubt it will be as easy as you think, but I'm relieved to see you can follow orders. No dobra, to może jakieś szczegóły w takim razie? Where will I find these mighty Viotians? I only know of two. There are reports of Aristeos occupying the military fort of Gla. Nesea was last seen in the forest east of Thebes. No a pozostała dwójka? I thought the Viotians hated everyone. Why are they working with Athens? They see both Sparta and Athens as enemies. But Athens got here first, and they agreed to a temporary alliance. No dobrze. What's so great about these champions? They're just four people against the Spartan military. Sparta has its army, and Viodia has its legends. They're a symbol of what this place used to be. No myślę, że Kassandra jest jeszcze lepszą wojowniczką, prawda? The sooner I get this done, the sooner we take Viotia for Sparta. No i już, znajdź i zabij beockich mistrzów. Okej, okay. To teraz się tylko zastanawiam, czy faktycznie będę wiedział, gdzie wszystkich znaleźć.
Może od razu przejdźmy sobie tutaj do dziennika. O, i to jest też ta kwestia, o której mi pisaliście, że w momencie jak rozpoczniemy sobie tutaj ten wątek fabularny w Beocji, to wtedy też się pojawią zadania, które są aktywne tylko właśnie na czas tego wątku. Dlatego, żeby ich nie stracić, to też będę chciał je wykonać. I to właśnie chyba nawet w pierwszej kolejności. No ale zobaczmy jeszcze, bo widziałem już znaczniki na mapie. Mamy Drakona, Aristajosa, Nesai i Deianire. Dobra, to powiem wam tak, że oczywiście to też będziemy musieli zrobić, ale żeby nie stracić tych questów, o których była mowa w waszych komentarzach, to będę chciał w pierwszej kolejności je zrobić w takim układzie. I teraz tak, zanim to wykonam, to jeszcze tutaj rozejrzę się na chwileczkę, żeby przy okazji ten obóz wojskowy sobie oczyścić. Mamy tylko jeden skarb tutaj do zdobycia. I ponieważ i tak jestem już niedaleko, no to też dobrze by było udać się nieco bardziej na południe, gdzie mamy jeszcze jeden punkt widokowy. Proszę bardzo, hełm Spartańskiego, pole Marchy. No i ten punkt widokowy powinien być chyba w tym kierunku, prawda? Bo mamy też tam jakąś świątynię z tego, co tutaj widzę. Przejedźmy się tam w takim razie. I być może to chodzi nawet o tamtą wieżę. Czekajcie, ja muszę upewnić się na mapie, jak to wygląda. No zdecydowanie, to musi być chyba to. Dokładnie. A więc tam wybierzemy się za momencik. A najpierw jeszcze tutaj się troszeczkę rozejrzeć. Sanktuarium Ateny. Aha, i to w ogóle nie jest żaden teren do zaliczenia. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych aktywności. Więc spoko. Ej, czekajcie, a może tu jest w końcu rozwiązanie którejś tej zagadki? Była mowa o jakimś spalonym terenie. Że mieliśmy wejść jakoś gdzieś tam do środka. No, teraz to już nie mam pojęcia. Nie no, to chyba jednak nie jest to. No ja jeszcze szczerze mówiąc, jeśli chodzi o zagadki z Ostrakonów, to nie przyglądałem im się tak dokładniej. Więc na razie to odpuszczamy, ale rzeczywiście pojedźmy sobie tutaj. Też w ogóle, skoro mamy taki motyw z tymi zadaniami, które aktywują się nagle teraz, kiedy rozpoczynamy ten wątek fabularny w Beocji, i skoro jednocześnie te zadania mają zniknąć, jak już ten wątek tutaj zakończymy, to domyślam się, że te questy będą miały jakiś bezpośredni związek z tymi beockimi mistrzami, a to oznacza, że może to być coś naprawdę interesującego, co nam jeszcze wzbogaci naszą wiedzę o tej sytuacji tutaj. No i proszę bardzo, czyli ten obszar rzeczywiście zsynchronizowany. I teraz zobaczmy. Najlepiej chyba będzie, jeśli ja w tym momencie już się przeniosę tutaj do Teb. Dlatego, że właśnie tutaj mamy na przykład skradzionego wierzchowca. No dobra, można będzie to w takim razie sprawdzić. No to jesteśmy właściwie w zasięgu wzroku, mamy już kogoś, z kim związane jest to zadanie czekające na mnie tutaj. Więc od razu wybiorę się tam. Obok mamy kowala, ale teraz nie będziemy korzystać z jego usług, bo nie ma takiej potrzeby. To co, pogadamy? You come to steal from me too, Mistyosh? Is that how you greet all your customers? I'm sorry. The soldiers have taken everything from me. Even my beloved Spiro. Soldiers take what they want. Who is Spiro? Only the best horse I ever owned. I feel the same about my Phobos. We did everything together. He'd do anything for me, even without the promise of a carrot.
He sounds like a true friend. I need him back to cart my shipments. Once Drakon finds out I can't get him his oil, I'm as good as dead. Drakon? The Viotian champion? He's my biggest customer. I'm trying to hunt him down. Save me from Drakon's wrath. Find my Spiro, please. No widzicie, czyli faktycznie ma to jak najbardziej związek z tym aktualnym wątkiem fabularnym. If you need him so badly, I'll find your Spiro. Be quick, please. I can only imagine what those thieves are doing to him. Where did they take him? They must have him at the military camp, east of Snakehead Rock. It's the only outpost nearby. Warownia mówisz, czy jednak obóz? Zaraz zobaczymy. Why do you take oil to Drakon? He likes to have his back oiled. Makes his muscles look bigger, I suppose. I didn't think he needed the help. No. Although I don't know why he prefers my flammable oil over something less dangerous. No ja też nie wiem. Where do you deliver the oil? I deliver his shipments to his training ground near the site of Iphigenia's sacrifice. Dobra. Where can I find these thieves? In a camp, east of Snakehead Rock. Wydaje mi się, że już tam byłem, prawda? Że to jedna z tych lokacji, które odwiedzaliśmy ostatnio. Can you tell me what Spiro looks like? I want to make sure I'm stealing the right horse. Where to begin? He's magnificent. A towering stallion as black as night, with a mane of brilliant, shimmering white hair. No dobra, mam nadzieję, że poznamy. Looks like I have a horse to find. A więc pokażcie mi konkretne miejsce, do którego muszę się udać. W tamtym kierunku. A na mapie jak to wygląda? Tak, oczywiście. Oczywiście, że chodzi o ten obóz, w którym już byliśmy. Więc za chwilę bez problemu się tam dostaniemy. I widzicie, jest to jak najbardziej związane z tym Drakonem. Więc oczywiście nie trzeba może tego robić, ale jak najbardziej możemy. Więc spotkamy się w takim razie na miejscu, tuż przed tym obozem wojskowym. Za chwilę będę musiał się zastanowić, od której strony się zakraść, ale myślę, że dobrze będzie to wykonać tak jak wcześniej. Tutaj zdaje się, że było jakieś przejście, więc z tego za chwilę skorzystamy. Tylko Ikaros jeszcze mi oznaczy tego konkretnego wierzchowca, czyli Spiro. Od razu mi się ze Spyro kojarzy. That must be Spiro. Looks like a sturdy horse. No i co? Oczywiście pojawili się tutaj na nowo żołnierze, więc to jest taki dodatkowy problem w teorii. Gonna check that out. W praktyce jednak myślę, że poradzimy sobie całkiem szybko. Proszę, jeden załatwiony. Teraz lecimy sobie tutaj. Okej. Naprawdę nieźle. I tu właściwie już będzie droga wolna. Bo tamci na górze nie muszą nawet niczego zobaczyć. Chociaż ten akurat schodzi tutaj. Dobra, to jednak też ich załatwię. Przynajmniej zgarnąłem trochę pieniędzy, przedmiotów, no i punktów doświadczenia. Więc proszę bardzo, jest i Spiro? You must be Spiro. Let's get you back home. No i teraz wystarczy rzeczywiście tylko powrócić do nowo poznanego właściciela. Spiro! Oh, I thought I'd never see you again. He's all right. Not a hair touched on his mane. And Drakon will still get his shipment of oil, won't he, Spiro? Hmm? We'll take it up the mountain and fill his holes with our wonderful flammable oil. You've made Spiro a happy horse, Mistios. And me a happy man. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie dostaliśmy w nagrodę nagolenniki z Beocji. You've made me and Spiro the happiest boys in the world, Mistios. I teraz możemy od razu udać się do kolejnej osoby. Ciekaw jestem w takim razie, z kim teraz będzie związane to zadanie, bo domyślam się, że będzie chodziło o jakiegoś kolejnego
Herosa Beocjańskiego. No zaraz zobaczymy. Mamy gimnazjon. A tutaj... Kim ty jesteś i czego potrzebujesz? You're a fool, Melanipos. A fool! Did you lose your Pankration match? Worse. I lost my one true love. My Dracon has found someone else. I just know it. He avoids me. And when we're together, he's always distracted. Maybe there's still a chance? I can't leave this up to the whims of Tihi. I won't let Dracon go. Then what's your plan? I'm going to make a potion. It's a recipe that guarantees eternal love. That's an honest way to save a relationship. It's simple. I'll borrow his precious armor for a few days. Coat the inside and let the potion seep through his skin, straight to his heart. So, Dracon will be left without his armor. Are you worried he'll be vulnerable? Oh, he's the strongest, most chiseled man in Thebes. He'll be fine without it. Good to know. My problem is the last ingredient. I need to buy the rarest heaven Viotia from my herbalist, but she hasn't come to Thebes in a while. Ożeż, kurde, ale to dziwne. Pomożemy temu gościowi, a tym samym ułatwimy sobie pokonanie Drakona. I can find her for you. I must believe in love after all. Thank you, thank you! Where will I find this herbalist? She lives on a farm west of the city, near the tomb of Menikefs. No, drogi Melaniposie, bo chyba tak miałeś na imię. Nie wiem, czy powinieneś się cieszyć z tej pomocy. Rare herb, huh? What is it? A herb hot enough to impassion him. Red hot to make his affections and his skin sizzle. Tell me how you met. It's a tale for the ages. I moved to Thebes with dreams of becoming a great champion. I came to this gym and saw him. A mighty warrior with even a mightier smile. I wanted to learn from the best. But the only muscle he truly worked on was my heart. Okay. You're going to a lot of effort for Dracon. Is he worth it? He's a living, breathing Heracles. You tell me. No ja w to nie wnikam. Dla Kassandry chyba się liczy to, że sobie ułatwi pokonanie Drakona, skoro nie będzie miał pancerza, jeśli rzeczywiście do tego dojdzie. He's not here. Where is he? Normally we're both here, night and day. The only time he leaves is to perform at the training ground. I'll go find that herb for you. No proszę. To w takim razie, gdzie to będzie? Tutaj niedaleko w sumie. Zielarka mieszka pośrodku spalonych równin. Na terenie gospodarstwa zielarki znajduje się ogromny spichlerz z czerwoną tkaniną. Jeszcze chcę to też sprawdzić, jak wygląda na mapie ta okolica. Okej, czyli jakoś tutaj. Akurat przynajmniej nie jest to lokacja oznaczona znakiem zapytania. Widzicie, jeśli pomożesz Melaniposowi, być może osłabisz Drakona, usuwając jego pancerz. A to dobre. To tu może też jest od razu coś napisane. Tutaj chyba nie. A może tutaj na przykład. Z Deianirą będzie związane to zadanie, które czeka na mnie w tym mieście. No zobaczymy. Na razie nie wybiegajmy w przyszłość, prędzej czy później. A myślę, że całkiem prędzej się tam udamy. Zabieramy teraz jakiegoś innego konika i ruszajmy w takim razie na miejsce zebrać te zioła. Mam nadzieję, że nie będzie z tym dużego problemu, prawda? Ikarosie, zobacz, gdzie to będzie. This looks like the place. Let's go. No dobra, przynajmniej już wiemy, gdzie dokładnie trzeba się udać. Z tym problemu nie będzie. Rzeczywiście ta spalona okolica tutaj jest. Wow! Kurde, nie zdążyłem tamtego trafić, a szkoda. Ale tutaj torturowali chyba tego rolnika. Dobrze. Cofaj się. Ten załatwiony, kurde. Obrażenia asasyna dają radę. Jeszcze ty.
Tak jest. Teraz dodatkowo trucizna. A, bo mamy tutaj łuczników. Nigdzie mi nie uciekniecie. Okej. Tu jeszcze jeden został po tej stronie. Możesz, kurde. Bandits! What a surprise! Z tobą mogę pogadać albo cię uwolnić? Uwolnić mogę. Ale porozmawiać już chyba nie. Za to wejdźmy do środka w takim razie. They're gone. You can come out now. Thank you, Mistrios. If you hadn't intervened, we'd surely be dead. They must have really wanted something from you. The farm. It's one of the few untouched by the war. Herbs aren't free, you know. They'd uproot them and sell them. Speaking of herbs, that's why I'm here. I need to buy one for a man named Melanipos. Says he knows you. That troublemaker still wants to make the love potion. Well, he'll have it his way. I can sell you the herb he needs. No i dobra. Chociaż właśnie, zastanawiałem się, czy nie da mi tego za darmo. I saved your farm. I feel like that deserves some gratitude. I have to make a living, don't I? Dobra, dajmy. Fine, here. Tell Melanipos to let it really soak in. Okej. Okay. Those bandit corpses will make excellent fertilizer for my fields. No dobra, ja nie wnikam, jak będziesz te ciała wykorzystywać teraz. I trzeba będzie do Melaniposa teraz powrócić w takim razie, ale jeszcze rzućmy okiem na te zioła tutaj. To rzadkie zioło wydziela urokliwy zapach. W określonych warunkach podobno potrafi wywołać reakcję skórną. No i okej. To by było na tyle, a więc spotkamy się tutaj na miejscu. There, your herb. It better be worth all the trouble. Yes, yes, Dracon is mine, till the end of time. Maybe I'll take him for a moonlit walk at the site of Iphigenia's sacrifice. He won't have to go far from his training site. And his armor? It waits patiently for the potion in my house. Good. Be sure you take your time with it. For the potion to work best. Nie wierzę w to po prostu, że tak wrobiliśmy tutaj Drakona i jego kochasia. Tym lepiej dla Kasandry. A ta w ogóle niewzruszona nawet, że zastawiła na Drakona taką pułapkę. I na pewno w kolejnym odcinku to wykorzystamy, no bo w tym chciałem jeszcze zająć się tym zadaniem, a nie chcę ryzykować, że jakimś cudem miałoby to też oznaczać questa związanego z Drakonem, więc lepiej najpierw tutaj podejść. That sounds sad. I'm playing for Abreas, my brother. What happened to him? He was deceived and murdered by Astra and the Anira. I hoped if I played near water, he might hear the music as he travels down the Styx. Why would anyone want to kill your brother? Abreas spoke out against the alliance with the Athenians and accused the champions of betraying Viotia. Seems like he doubted the Anira's loyalty. He was right. She lured him out to the old sparring grounds and killed him to send a message to the rest of the region. A więc widzicie, czyli tak jak na początku wydedukowałem, chodzi tutaj o zadanie związane z Deianirą. Should I have heard of those names? The Anira is a champion of Viotia, and Astra is her cousin. They do everything together, even kill. I wouldn't expect someone of such renown to need help. Abreas and I used to spar with them as children. They work as one, covering each other's weaknesses. Then they'll be weaker alone. I've lost family too. It's your duty to avenge him. I don't want to kill the Anira. I want Astra killed instead. You want me to kill her cousin? Exactly. Deianirę też wyeliminujemy później. I'll kill Astra for you. When they killed Abreas,
They took a necklace I made him. I want it back. I'll see what I can do. No dobra, to gdzie ona jest? Viotia is large, and I don't have time to waste. Of course. The camp lies on the northern shoreline of Lake Copais. No i właśnie też ciekawe, dlaczego chce, żebym zabił tylko Astrę. Why not simply kill the Anira? She and Astra are very close. As close as Abreus and I were. I want her to feel the same pain, the same loss. Death would be too easy for her. Okej. Okay. No cóż, poczuję ten ból, ale niezbyt długo, no bo nie chcę cię martwić, ale Deianira też zginie wkrótce. I'll see your vengeance delivered. Thank you, Mistios. The Anira and her mercenaries have a camp east of the Orchomenos. You'll likely find Astra there. No dobrze. Zemsta rodzeństwa. Znajdź Astrę i zabij ją. Spędza czas w obozowisku zwanym terenem szkoleniowym Astry. No, to ja tam byłem, to tam spotkałem tych czcicieli. Całkiem niedawno. Chyba nawet w poprzednim odcinku. Tutaj Aristaios, a Deianira gdzie jest? Tutaj Drakon. No dobra, później to będę sprawdzał. Na razie skupmy się na tym, żeby wyeliminować Astrę rzeczywiście. A więc znowu popłynę tam łodzią. Akurat tutaj mamy. Też ostatnio z tej łodzi skorzystałem, żeby właśnie do tego obozu się dostać. No to naprawdę, kurczę, jeśli chodzi o Beocję, to muszę przyznać, że w większość praktycznie tych lokacji nas prowadzą jakieś questy. Akurat już tutaj też to sobie oczyściłem. No ale przynajmniej teraz mogę się skupić tylko i wyłącznie na zadaniu. There's Astra. No i proszę bardzo, czyli mamy ją. Spróbuję się na początek zbliżyć. Wow, ale Astra to tutaj widnieje jako polemarcha najwyraźniej. Ciekawe. Careful. Don't want to be caught here. Lecimy po kolei. Teraz załatwię tę dwójkę. Z kolei Astrę bym pozostawił sobie na koniec dopiero. Okej. Astra jest tam. A tutaj mamy jeszcze jednego... Wow! Z tych gwardzistów czcicieli. Dobra. Uzupełniona adrenalina. No i teraz też czekamy na uzupełnienie, żeby móc wyeliminować Astrę. Oby obrażeń asasyna wystarczyło. Oj, chyba nie wystarczy. A więc oto i ona. I hope this necklace brings him some peace. I should search her for the necklace. No ale to nie przeszukałem jej od razu. Bo teraz mogę ją tylko podnieść. Ciekawe. Chyba, że gdzieś jest tutaj w pobliżu jeszcze. Bo skrzynia już otwarta. Poczekajcie, jeszcze spróbuję sobie sprawdzić w ekwipunku, bo może nie zauważyłem. Nie, mamy to. Ten perłowy naszyjnik zabrany z ciała Astry należał kiedyś do brata Tymona, a gdy ten zginął, Deianira podarowała błyskotkę swej kuzynce. No dobra, czyli sprawa rozwiązana. Rozumiem, że nie musiałem nawet zabierać tego naszyjnika, ale mogłem. Był to taki dodatkowy cel. No i teraz idziemy poinformować o wszystkim Tymona. Astra is dead. You have your vengeance. I thought I'd feel relieved. But you don't. This is a wound justice won't heal. Did Astra have my brother's necklace? Jak najbardziej. Możemy też skłamać i mu nie oddać, ale nie mamy takiego powodu, żeby to zatrzymywać dla siebie. Here. Thank you, mercenary.
I made this for my brother when he was younger, so he would never be alone hunting or fighting. Now I need something from you. Anything. I need to know where the Anira is. If she wasn't at the camp, she is likely at the Cave of the Oracle, at the heart of Reborn Hill. Cave of the Oracle? It's a local shrine. The Anira often goes there to pray and seek guidance. Perhaps the Oracle told her to kill my brother. Proszę bardzo. Ten naszyjnik, domyślam się, że gdybyśmy sobie zachowali, to można by było sprzedać, ale oczywiście nie miałem takiego zamiaru, tylko chciałem oddać naszyjnik Tymonowi. What will you do now? I suppose I'll try and get back to living. Alone. No dobrze. O, aczkolwiek mogę spróbować cię zwerbować do załogi. Now that your quest for vengeance is complete, why not start a new life? I could always use a man like you on the Adrestia. Yes, a fresh start would be good. The gods made us cross paths after all. Glad to have you with us. No widzicie, czyli kolejne zadanie, po którym zdobywamy nowego przybocznego. Chociaż nie nastawiam się, że ponownie będzie to ktoś legendarny, ale jak najbardziej tak jest. No to mnie bardzo cieszy. Zazwyczaj po questach to się zdarzało, że mieliśmy co najwyżej jakichś fioletowych, ale nie złotych przybocznych. Dobra, czyli tutaj mogę sobie zdecydować się teraz. Opancerzenie, poziom zdrowia wszystkich żołnierzy, wytrzymałość statku po zatopieniu przeciwnika. A tutaj po rozszczepieniu plus 15%, obrażenia zadawane przez przybocznych. A kurde. No dobra. Weźmy zamiast tego w takim razie. No okej. Czyli mamy Tymona. A co ciekawe, nie musiałem w ogóle mu płacić chyba. Jeśli dobrze zauważyłem, to też ciekawe. Czyli udało się zaliczyć te zadania, które, co też mnie cieszy, zaliczały się oczywiście do fabularnej Odysei, tyle tylko, że nie musieliśmy ich wykonywać, gdybyśmy nie chcieli, ale cieszę się, że to zrobiłem, no bo dodatkową historię poznaliśmy, a przy okazji jeszcze w pewnym stopniu sobie ułatwiliśmy drogę do przynajmniej dwóch z tych przeciwników, więc ich eliminacją będziemy się najpewniej zajmować w kolejnym odcinku. Na razie to będzie wszystko z mojej strony. Tutaj zadanie ukończone. Poczekam jeszcze, czy się jakaś kolejna informacja ewentualnie nie pojawi, ale najwyraźniej nie do końca. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli te zadania dzisiejsze wam się podobały i usłyszymy się następnym razem. Cześć!